Twoja telewizja. Mazowsze TV. Siódmą kadencję tworzą Państwo to miasto i gminę. Miasto, które dzięki Waszemu zaangażowaniu, Waszej pasji i doświadczeniu stało się jednym z najprężniej rozwijających się miejsc w kraju. Nic nie zmieniłoby się, gdyby nie właśnie Państwa zaangażowanie, bo to dzięki Wam. Tu do Błonia przyjeżdżają rodziny, osiedlają się, bo znajdują fantastyczne warunki do życia. Tu na ponad milionie metrów kwadratowych przedsiębiorcy zlokalizowali swoje bazy i magazyny i tak powstała polska stolica logistyki. I to dzięki Wam tak naprawdę warto było przez te 25 lat temu oddać małe ojczyzny w ręce samorządów. Szanowni Państwo, wiele się zmienia w Błoniu, ale tu nie zapomina się o historii. To bardzo cenne. Tak między innymi zachowuje się zabytki, układ przestrzenny, ale wraca też Wasza legenda, zegarek marki Błonia. My trzymamy kciuki za ten powrót legendy, a mówiąc o czasie, przystępujemy do oficjalnej części uroczystości. Zaledwie 25 km od Warszawy leży Błoń. Z Warszawy doskonały dojazd starą trasą poznańską bądź nową autostradą. Jesteśmy w stolicy polskiej logistyki. Miasto wygrało swoją szansę doskonałego położenia i dojazdu. Rozwija się dynamicznie. 25 lat samorządu to oczywiście 25 lat pełnej wolności, demokracji, niepodległości całej Polski, ale to także 25 lat zmian w naszym kraju, zmian w naszych miejscowościach, miastach, miasteczkach i w naszych gminach. I dzisiaj jest dobra okazja, żeby w tym dniu podziękować wszystkim byłym radnym, wójtom, burmistrzom, którzy przyczynili się do rozwoju Polski, w tym także do rozwoju gminy Błonie. Panie i panowie, drodzy goście, szanowni państwo. 25 lat samorządu, to jak widzieliśmy, 25 lat zmian, to także 25 lat pełnej wolności, pełnej niepodległości i pełnej demokracji w Polsce, w naszej ojczyźnie. To także 25 lat przemian w całym kraju, także i w gminie Błonie. Pozwólcie, że nie będę zbyt długo na temat tych przemian, tych 25 lat mówił, dlatego że czekamy na pana profesora Jerzego Stępnia, który za chwilę na pewno nam o tym opowie. Na pewno przypomni nam czasy pionierskie w roku 90, kiedy przyszło jemu i grupie pracowników tworzyć ustawę samorządową z marca roku 1990 i także na pewno będziemy wspominać pierwsze wybory 25 lat temu, 27 maja roku 1990. Te zmiany, które także mieliśmy możliwość obejrzenia na filmie, są widoczne nie tylko w gminie Błonie, ale także w całej Polsce. Jest to ogromna zasługa i efekt zmian, jakie wtedy następowały. Ale wróćmy na chwilę 25 lat temu do roku 90. To były czasy niezwykle trudne dla samorządu, czasy pionierskie, kiedy przyszło Wam, drodzy burmistrzowie, radni, zmagać się z tamtą rzeczywistością. Ja chcę posłużyć się na tamten czas słowami